Z buta? Z buta to można dostać. Sprawdź i poleci daleko. Biuro podróży z buta. Obozy, kolonie, wczasy, rejsy, wyprawy egzotyczne, wynajem luksusowych autokarów. Teraz w nowej siedzibie. Biuro turystyczne z buta. Aleja Wyzwolenia 9, Centrum Wałbrzycha. I ty poleć z buta. www.zbuta.pl. Rezerwacje 24 godziny na dobę. Z buta. Oferta turystyczna, która daje pozytywnego kopa. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Kilkadziesiąt znaków drogowych zostało skradzionych na terenie powiatu wałbrzyskiego w ciągu zaledwie półtora roku. To dużo. Starostwo stara się systematycznie stawiać nowe w miejscu kradzieży, a kwota strat sięga już około 15 tysięcy złotych. W pasie naszych dróg powiatowych zdarzało się w ostatnim czasie, że były niszczone znaki drogowe. Ubolewamy nad tym, ponieważ staramy się dbać o drogi, remontujemy coraz więcej nawierzchni, ustawiamy nowe, dobre znaki po to, aby ułatwić jazdę i kierowcom, i użytkownikom, ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo, bo to jest główny cel ustawiania znaków. Dlatego ubolewamy w momencie, kiedy te znaki są niszczone, ponieważ my musimy stawiać nowe znaki. Jednak jak twierdzą przedstawiciele starostwa powiatowego, nie pieniądze są w tym przypadku ważne. To już nie jest kwestia finansów, chociaż one to też są wysokie. Natomiast jest to kwestia, że to bezpieczeństwo jest bezcenne w tym momencie. W związku z narastającą falą kradzieży starostwo powiatowe wyznaczyło niecodzienną nagrodę za pomoc w schwytaniu sprawców kradzieży. Osoba, która skutecznie pomoże w ustaleniu sprawców dewastacji lub kradzieży znaków drogowych, może liczyć na podziękowanie w postaci nagrody tableta. I dlatego apelujemy do osób, które wiedzą bądź widziały albo są świadkami takich aktów wandalizmu, to aby informowały odpowiednie organy. Nie możemy być obojętni na niszczenie tych znaków. My je postawimy znowu, bo my dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, ale chodzi o to, aby ten proceder ukrócić. Tylko w bieżącym roku zniszczono blisko 20 znaków oraz kilkanaście kratek burzowych. W okolicach Jedliny Zdroju znaki zostały wyrwane z ziemi razem z obetonowaniem. Tylko ostatnie półrocze to straty w wysokości 12 tysięcy złotych. Kwota ta w stosunku do tego, aby było dalej bezpiecznie na drogach i aby te znaki informowały, jest niewymierna. Natomiast ubolewamy, że takie akty wandalizmu, bezmyślnego zachowania, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników drogi, mają w ogóle miejsce. Bezpieczeństwo jednak ma znacznie wyższą cenę. Nie każdy jednak o tym pamięta. Wałbrzyski półmaraton, który powrócił ponownie na ulicę miasta, odbył się już po raz 12. W szranki stanęło blisko 800 osób w różnym wieku i w kilku kategoriach, w tym również osoby niepełnosprawne. Dwunasty półmaraton Wałbrzych Reaktywacja odbył się głównie ulicami Śródmieścia, ale były również odcinki przez dzielnicę Nowe Miasto z kilkoma trudnymi wzniesieniami. Tutaj nie można liczyć na czas, bo trasa jest ciężka. Bardzo fajna, wymagająca, dużo podbiegów. Ja lepiej czuję się na podbiegach, także... Wielu z zawodników biorących udział w półmaratonie wystartowało nie dla miejsca na podium, ale z chęci sprawdzenia własnych możliwości. Cieszymy się, że nareszcie właśnie półmaraton wrócił do Wałbrzycha. Widać, że dzisiaj impreza, która się odbyła w centrum Wałbrzycha, jest bardzo kondycja, pogoda sprzyja nam, super. Też dla mnie to jest udział w tym w maratonie jako przygotowanie do sezonu zimowego. Ile dzisiaj jest wraz z rodziną, z Batką, z Krzysiem,
na kijkach? Ja w zasadzie najwięcej na nartach biegam, ale no, takie imprezy nieraz startuję co na miejscu. Będę się starał na godzinę 45 powiedzmy, żeby nie za szybko, tak żeby się robiło się w kolejnym nie odkręciło. Biegam dla siebie, dla zdrowia i dla rodziny. Również wśród kobiet była duża rywalizacja, a przygotowania do startu w półmaratonie trwały wiele miesięcy. To widzę, że biorę udział jako jedna z niewielu kobiet na dystansie 21 km. Mam nadzieję, że jeszcze parę się zapisze, ponieważ mam jeszcze parę minut do startu. Przygotowania przebiegały w ramach akcji Biegaj Zapobiegaj, organizowanej tutaj na terenie Wałbrzycha już od paru miesięcy. Myślę, że to przyniesie swoje rezultaty, ale nie liczę na jakiś większy wynik. Jestem biegaczką Zieleniej Góry. Biegam maratony Wrocław. Sobótki do Wrocławia biegałam i we Wrocławiu. W tym roku będzie 24 maraton Wrocław. A kolega mój musiał 30-lecie, 30 lat biega. No mamy razem maratonu, będę miała 54, jak zaliczę we Wrocławiu. 16 mam bieg we Wrocławiu, już do elity należę. Numer będę miała 33. Oprócz startu głównego liczącego niespełna 22 km wystartowali zawodnicy w kategorii Nordic Walking. Startujemy w tym momencie na 7 km. Trasa jest przepiękna, malownicza, prowadząca po ulicach Wałbrzycha, także będziemy mieli okazję poznać, jak piękny jest Wałbrzych. Wśród biegaczy znalazł się również Rafał Kaczor. To jest mój pierwszy półmaraton, ja to traktuję jako przygotowanie do startu, do Ligi Światowej, do Ligi tutaj w Polsce. Każdy sportowiec, tym bardziej bokser, musi mieć kondycję. Wiadomo, że biegi wpływają najlepiej na kondycję i biegnę tu, ale jako forma przygotowania do moich startów. Półmaraton Wałbrzych Reaktywacja miał rangę międzynarodową. W biegu wystartowało 14 obcokrajowców z Kenii, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Czech oraz z Belgii. O, Kenijczycy też idą. Smarowali się jakimiś maściami. No nie ukrywajmy, że tutaj są biegacze, czyli najlepsi, jedni z lepszych w Polsce, nie tylko Polacy, jak jest ekipa międzynarodowa. Widziałem Kenijczyków, lista startowa, widziałem, że jest tam około 800 zawodników. Także no nie liczę na podium na pewno. No chciałbym być gdzieś tam w początku, nie wiem, może w 50, to uważam, że na boksera, na pięściarza, nie na biegacza, to jest myślę dobre jakieś tam miejsce. Na mecie w głównym biegu pierwszy pojawił się Kenijczyk z czasem godzina 7 minut i 32 sekundy. Zaraz po nim z 5-sekundową różnicą dobiegł Ukrainiec Mikołajło Iweruk. Natomiast trzeci do mety dobiegł Białorusin Ilija Sławeński z czasem godzina 7 minut i 49 sekund. Co roku będę startował w półmaratonach. Gdzieś tam biegam nieoficjalnie dosyć dużo, natomiast nigdy nie startowałem w takich zawodach, a chciałbym się sprawdzić, zobaczyć jak to wygląda. Półmaraton wyszedł bardzo ciekawie, bardzo dobra impreza. Przygotowania trwały około 2 miesięcy. Wynik wyszedł taki jak liczyłem, w miarę parę sekund gorzej, ale trzeba się cieszyć z tego co wyszło. Praca była ciężka, na treningach wyszło trochę, wydawało się, że będą mniejsze te podbiegi, a na trasie wyszła rywalizacja, wyszli zawodnicy jeszcze mocni. Wszystko się skumulowało, wyszło tak jak wyszło. Bolą mnie nogi, muszę by przebiegły drugi raz, ale zaczynamy sezon piłkarski i będziemy walczyć od środy w Pucharze Polskim. Wśród kobiet najlepszą okazała się Katarzyna Durak z Szalejowa, która wyprzedziła Kenijkę. Dla mnie to było takie, że z początku zaczęłam sobie w tempie, starałam biec się w tempie reprezentantki z Kenii, żeby ona prowadziła, dyktowała tempo, ale właśnie zauważyłam, że ona na podbiegach nie wytrzymuje i zwalnia, dlatego postanowiłam to wykorzystać i po 9 kilometrze już objęłam swoje, troszeczkę przyspieszyłam, doszłam do grupy chłopaków i od tego czasu trzymałam się tego tempa, które było dla mnie takie akurat, żeby sobie dobiec. Bardzo się cieszę, że wygrałam z koleżanką z Kenii. W tak zwanym biegu po zdrowie na dystancie 7 km wystartowało 86 zawodników, w tym 2 obcokrajowców, Brytyjczyk oraz Słowak. Wielu z zawodników półmaratonu pobiło swoje życiowe rekordy. 20 minut lepiej niż moje życiówka. Jestem zadowolony bardzo.
Strasznie szczęśliwy. Ciężko pobiegi, ale dałem radę. Organizatorzy zapowiadają, że za rok odbędzie się kolejny półmaraton, tym razem po raz 13. Polecam, przyjdźcie w przyszłym roku, załóżcie buty, przez cały rok zdążycie na pewno. Najlepszego. Historia Wałbrzycha to przede wszystkim górnictwo. Gdy kopalnie działały, miasto stać było na wszystko. Po ich zamknięciu przyszedł kryzys, który trwa do dziś. Setki mieszkańców straciło wówczas pracę. Byłym górnikom zostały wspomnienia i choroby, których tak naprawdę nie było gdzie leczyć. W regionie wałbrzyskim nie ma większego, nie będzie większego ośrodka. Jest bardzo potrzebny, bo mamy oddział pulmonologiczny z 25 łóżkami, który absolutnie już pęka w szwach i nie jest w stanie przyjąć wszystkich, tak jak zresztą powinni być. I wielokrotnie podkreślaliśmy, że jest to ukłon w stronę górników, którzy tutaj zostali na tym regionie. Jednak te choroby ich nie ominęły. Potrzebują specjalistycznego leczenia i chcemy, żeby to zapotrzebowanie, które jest, zostało w jakiś sposób zaspokojone. Trzykrotnie zwiększymy możliwości leczenia pacjentów, głównie górnych dróg oddechowych wszelkiego typu. Niedługo to się zmieni. Centrum pulmonologiczne, jakie powstaje przy szpitalu imienia Alfreda Sokołowskiego, to prawie 70 nowych miejsc dla pacjentów z całego zagłębia Wałbrzysko-Noworódzkiego. Powstaje ośrodek pulmonologiczny dla górników. Trzeba powiedzieć, że właściwie szpital pulmonologiczny, który będzie obsługiwał, będzie pomagał górnikom, emerytom, rencistom. Dla prezydenta Romana Szałemeja budowa ośrodka pulmonologicznego to ukłon w stronę górników, którzy są nieodłączną częścią historii miasta. Trzeba odpłacić za tą ciężką pracę, za zdrowie, a czasami życie, środowisku górniczemu realnie. Dziś kończą się m.in. roboty montażowe, ale do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo. Jest 17 652 m3, to jest kubatura. Powierzchnia użytkowa 4413 m2. W tej chwili, gdzie stoimy, od razu mówię, Państwo tu nie powinni być, zresztą żeśmy mówili, ale dlatego on jest tak obniżony, bo tu jest korytarz nalotowy, tam się z tyłu za mną znajduje lądowisko. Przed nami przede wszystkim wykończenie budynku, zagospodarowanie terenu. Budowa ośrodka kosztować będzie prawie 25 milionów złotych i zakończy się w połowie 2013 roku. Później przyjdzie czas na wyposażenie ośrodka, a z początkiem 2014 roku na przyjmowanie pierwszych pacjentów. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.